kocham pana, panie Sułku. Odcinek 255. No i znowu, słyszy pani? No słyszę, słyszę rzeczywiście. A już myślałam, że przestało. A to odwrotnie, to nie przestało. Ma pan rację, nie przestało. Burczy? Burczy. Cholera jasna by to wzięła w tej z powrotem. No dokładnie. Co dokładnie? No tak jak pan powiedział, panie Sułku, jedynie. Cicho. Dobrze. Ale kiedy ja jestem cicho, to burczy jeszcze, że tak powiem, wyraźniej. No, o wiele wyraźniej. No i trzeba coś z tym zrobić, bo tu poszalejemy. Wyprowadzić się na jaki czas, czy jak? To jak pani myśli? No, a niby dokąd? No i to jest problem. No, bardzo poważny. A może do Gajówki, co? A gdzie tam? Mowy nie ma. Marucha ceni sobie intymność. I to bardzo drogo. A po co od razu myśleć o wyprowadzce? No bo burczy i burczy, ja mam tego dość, tego domu. O, o burczy, cholera jasna, psia krew, słowo honoru, no, burczy. Burczy. Burczy i burczy. No słyszę przecież, no. Burczy i burczy. No nie musi pan tak krzyczeć. To pani krzyczy. Bo pan krzyczy. Niech pani nie krzyczy. I pan też z łaski swojej niech nie krzyczy. Cicho. No już dobrze, dobrze, nie kłóćmy się. No i burczy, jak burczało. No, trzeba się po pierwsze zastanowić, gdzie to tak burczy. I jak to zlokalizujemy, to się zobaczy, co tam tak gdzieś burczy. No i się to coś zlikwiduje. Tak będzie najprościej. Bardzo słusznie. Dziękuję. Nie ma za co. Ale burczy. To gdzieś całkiem niedaleko. Ej. Przy drzwiach wejściowych nie burczy. Nie burczy? Nie. I za okna też nie. Też nie? Też nie. To dobrze. To znaczy, że burczy wewnątrz domu, a nie na zewnątrz. Gdyby burczało gdzieś w lesie, to szukaj wiatru w polu. Przy zlewie też nie burczy. A już myślałam, że to może jakaś rura. Z tego, co nadsłuchuję, na razie nigdzie nie burczy. A u pana co słychać? Burczy. Gdzieś konkretnie? Nie, po prostu wszędzie. Jak to wszędzie? Dosłownie, wszędzie. O, w ścianie burczy. W której? W każdej. O, i w tej, i w tej. O, bardzo dziwne. Dziwne, dziwne. Przykładam ucho do ściany. I co, burczy? Nie burczy. Niech się pani odsunie. No i burczy. Może nie burczy? A burczy, ma pan rację. A przedtem tego nie słyszałam. A teraz? No teraz słyszę. Pójdę do przedpokoju. To niech pani idzie. No, jestem. Ale nie burczy. Cisza, spokój. Nic tam nie burczy? Nic. No przynajmniej w przedpokoju spokój. Ale przecież nie będziemy chyba mieszkać w przedpokoju. Co by to? Palta jesteśmy? Albo wieszaki? Zobaczę w ubikacji. No niech pan zobaczy. No i jak? Sekundeczka. No i tu niestety burczy. A z kolei tu u mnie nie. Coś przedtem jakby burknęło, ale teraz cisza jak makiem zasiał. A co pan tam robi? Nic, ręce myję. Akurat, już wierzę. Ale brudne miałem ręce, jak świnia. Woda po prostu czarna. Ach, dobrze, że pan przy okazji je wreszcie umył. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A długo pan tam zamierza siedzieć? Nie wiem. I jak to pan nie wie? Po prostu nie wiem i tyle. A kiedy pan będzie wiedział? No to chyba zaraz. Zwłaszcza, że tak tutaj burczy, że można dosłownie oszaleć.
Jeszcze w ubikacji echo dochodzi. Czyli burczy, a echo odpowiada. To tak jakby dwa razy burczy. A to przecież chyba raz burczy, co? No, sama już nie wiem. Trochę czuję się tutaj jak gdzieś w górach. O, to fajnie pan ma. Coś jakby ferie zimowe. No tylko nart mi brakuje. Albo sanek. Ej, zjechałoby się na nartach z góry prosto na morze. No nie, niech pan tam uważa. Uważam, uważam. Burczy? Burczy, burczy. Wychodzę. Jest. Widzę. Zdrów i cały. No to jak najbardziej. Może nawet jakby bardziej wypoczęty. No to jak to po feriach. I opalony. No i to bardzo możliwe, chociaż właściwie zupełnie niemożliwe. No w każdym razie dobrze, że już pan jest. Cicho. Oho. Oho. Burczy. A żeby to żaba obrzygała. Fu, fu. Mam tego absolutnie dosyć. I ja też, szczerze mówiąc. Nie można się na niczym skupić. Jak ja się właściwie nazywam? Pan Sułek. A pani? Eliza Węgazera Wiejska. A co? To nawet tego nie mogę przez to burczenie zapamiętać. A żeby na to korona nafajdała o północy. I niech pani tak nie łazi po pokoju, bo aż mnie szyja boli. No chodzę, panie Sułku jedyny, bo coś mi właśnie przyszło do głowy. Akurat. Zauważyłam ciekawą rzecz. Jaką? No taką, że kiedy trzymam się od pana daleko, to nie burczy. Jak to? No a z kolei, kiedy podchodzę do pana bliżej, to zaczyna burczyć. No i co z tego? No zastanówmy się wspólnie, co z tego. Gdybym tak mógł sam od siebie się oddalić, to bym sam zobaczył, ale nie mogę. No, no nie ma potrzeby. Wystarczy, że ja to zrobię dla pana. No to trudno. No, no. Podchodzę. Burczy. Odchodzę. Przestaję. No to jak ja mam to rozumieć? No dosłownie. Czyżbym to... Czyżbym to ja we własnej osobie? Tak, tak to pan burczy. Jak to burczę? Ja burczę? Tak. Bez mojej wiedzy? A ściśle biorąc, w brzuchu panu burczy, panie Sułku jedyny. Cicho. Ale mi burczy coś niesamowitego. Z głodu prawdopodobnie. W takim razie ja muszę coś natychmiast zjeść. O, oczywiście, że tak. I natychmiast z tym koniec, co? No mam nadzieję. O, proszę, to kanapka. No, i to z pasztetówką. No, jak przy świętach. No. No i nie burczy. Nie burczy. Co za ulga. To powinienem od dzisiaj jeść więcej, żeby mniej burczało słowo honoru. Tymczasem gajowy Marucha jadał często, ale mało, w związku z tym mu rzadko burczało, chyba że to było kakao. Do usłyszenia.